istotę kierująca radarami odbiła na miejscu kierowca autobusu 49-latek i trzeźwa. Uwaga, drużyna kucharska z radomskiej policji w tym weekend na Mazowszu doszła do jeszcze jednej tragedii w powiecie przysuskim. 12-letni chłopiec tylko pod dostawcy samochód nie udało się poratować. Podwyżki oprocentowania lokat zrobiły to dwa największe z nich, PKO BP i PKO SA. Oprocentowanie lokat w nich ma zbliżyć się do nawet 6%. Wcześniej podobne decyzje podjęły też inne banki. Szczegół zebrał dla nas Damian Wilczyński. Banki muszą zwiększyć oprocentowanie lokat, grzmiał premier Mateusz Morawiecki. Oprocentowanie w wysokości 0,1 czy 1% to dzisiaj kpina.